Pomysł na zieloną mapę mieliśmy taki, że w Warszawie jest bardzo wiele miejsc atrakcyjnych przyrodniczo, do których można dojechać komunikacją miejską, o czym wielu pasażerów na przykład nie wiedziało. Więc chcieliśmy po pierwsze przedstawić naszym pasażerom te miejsca atrakcyjne przyrodniczo, na przykład rezerwaty przyrody, lasy miejskie i przedstawić kilka ciekawostek związanych właśnie z tymi miejscami, a poza tym chcieliśmy jakby poinformować o tym, jakimi środkami transportu, jakimi liniami komunikacyjnymi do tych miejsc można dojechać, na którym przystanku wysiąść, żeby można było te miejsca sobie odwiedzić i zobaczyć. Czyli połączyliśmy przyjemne z pożytecznym. Z jednej strony mieliśmy edukację, a z drugiej strony zachęcaliśmy do tego, żeby korzystać z komunikacji miejskiej. Ta mapa sukcesywnie jest przez nas rozbudowywana, dodajemy do niej kolejne miejsca, można tam znaleźć opisy również dotyczące roślin, które w tych, powiedzmy, rezerwatach można spotkać, czy zwierząt, które tam zamieszkują. Przez cały czas zbieramy uwagi odnośnie tej naszej mapy od jej użytkowników, od pasażerów komunikacji miejskiej, a także od miłośników przyrody w Warszawie i nie wykluczamy, że ta mapa będzie jeszcze bardziej rozbudowana, na przykład o kolejne miejsca atrakcyjne przyrodniczo, do których można dojechać komunikacją miejską, lub nie wykluczamy również, że być może jakieś inne funkcjonalności na tej mapie się znajdą, być może związane z zanieczyszczeniem powietrza, czy być może związane z hałasem. Natomiast na razie skupiamy się na informacjach związanych z dojazdem komunikacją miejską do tych miejsc przyrodniczych w Warszawie. We'll be right back.